analizuje taktykę na to spotkanie? No przede wszystkim widzimy, że szuka trener Górak następcy Rakersa. No oczywiście Przemek Pitry potrafi grać również wysuniętego i on będzie tym najbardziej, najbliżej bramki przeciwnika, ale bardzo często no, po bokach bracia Makowie będą próbowali szaleć. Wraca, można powiedzieć tak do łask, tutaj Kamil Poźniak. No ciągle jest to zawodnik, ciągle utalentowany, ale chyba zbyt długo już o nim tak mówimy. Wiadomo, że siła to jest Grzesiek Waran i Szymon Sawala w środku. Z tego 2 kwietnia wtedy Bełchatowianie okazali się gorsi od Ruchu Chorzów, przegrywając po raz ostatni przed własnymi kibicami. GKS Katowice zaczyna to spotkanie. Dzisiaj miała dokładnie od spotkania z Brandby Kopenhaga, w którym przecież Paweł wystąpił. Dośrodkowanie na pole karne i znakomita szansa Przemysław Pitry. Bardzo ładnie wszedł, dosyć głęboko zaczął ten bieg. I został stracony z dystansu, ale zobaczymy za moment, jak ten stały fragment gry ostatecznie rozegrają Bełchatowianie. 4 piłkarzy GKS Katowice, 5 w murze strzał i Budziłek pewnie, no nie do końca łapie piłkę. Na razie same niedokładne podania z jego strony. Bardzo dobrze teraz Grzesiek Waran rozciągnął do prawej strony. Mateusz Mak, dośrodkowanie na pole karne, Michał Mak zgrywa głową, szansę, Poźniak, kapitalnie, fantastycznie broni Budziłek, to jest interwencja pierwszych 9. Jeszcze raz Zawala. Poźniak naprawdę potrafi grać w piłkę, to zawodnik niekowo wyszkolony, natomiast musi być bardziej regularny. Michał Mak, pole karne, Michał Mak stał dośrodkować, gol! Mak show na stadionie. Michał podaje, Mateusz strzela, jest 1-0 i to jest dedykacja dla niedawno zmarłej mamy. Jeszcze raz oglądamy powtórkę tej sytuacji. Lewą stroną boiska Michał Mak, dośrodkowanie. No to i bramka była taka zblokowana przez Mateusza. Przez to... Czerwiński tą piłkę chciał zablokować i ona przez to tak idealnie się podbiła. Właśnie grą braci Maków. Pewno mają coś w sobie, no. No i teraz fatalny błąd Michała, szansa dla Katowiczan, podanie, uderzenie, no i tutaj Figiel mógł lepiej się spisać Balony. Pod polem karnym. Zdecydowanie, uderzył no po prostu bramkarza, no. Bramkę dającą komplet punktów. 19 minuta spotkania na stadionie przy ulicy Sportowej. Bełchatowianie stają przed kolejną szansą zdobycia bramki. Dośrodkowanie na pole karne, tym razem Baranowski. Znowu Baranowski. Kamiński. Dobrze Fonfara, bardzo ładnie zgubił Barana. Imponujące minuty w wykonaniu defensywnego. Idzie tam na obieg Fali Boglowski. Z dystansu bardzo Figiel, dobra, obok! Bardzo dobra decyzja, bo tutaj można próbują wciągnąć tutaj. Dosyć głęboko cofnie tą... Ciekawie Poźniak, ekipę. Bartoszak, pole karne, Bartoszak! Rzut karny, bez dwóch zdań. Tak, to akurat nie to było dobrze widać, łapał za nogi. Ewidentnie Bartosiaka. Spotkanie Chojniczanki z Olimpią Kluczą. Jeszcze raz zobaczmy, tutaj bardzo dobre zagranie Poźniaka. Trzeba powiedzieć, znakomite, dokładne. I też świetne Bartosiaka, który tutaj specjalnie wiedział, że... No, oczywiście wiedział, i zostawił nogi, ale... Chojniczanka prowadzi 1-0 z Olimpią Kluczą. Łukasz nawet nie protestował, zdawał sobie sprawę, że... Przecież Kuklisowi obronił karnego, prawda? Tak. Z Arką Gdyni, ale ciężko było tego nie obronić. Grzegorz Baran czy Łukasz Budziłek? Baran! Budziłek kapitalnie broni! Jeszcze Baranowski! No to może natchnąć drużynę Gieksy. Naprawdę nie chciał tego karnego, chciał go wywalczyć, wywalczył, ale świetnie. Tutaj wyczuł intencję Grześka Barana. Nie wiem, czy zwrócili uwagę, on tak stał, Łukasz Budziłek, że jakby prowokował Grześka do uderzenia. On nie stał dokładnie na środku. Zostawiłem sęk w tym, że zawodnicy z pola, którzy ze swoją byłą drużyną... Nie za dobrze. Właśnie, grają te pierwsze niestety. Szansa! Kapitalnie no, Budziłek! Jeszcze Mak! Jeszcze szansa. Jeszcze uderzenie Basty! Gol! 2-0! Adrian Basta, sporo przypadku, ale GKS Bełchatów prowadzi. Bramka Chwali Bogowskiego tak naprawdę. Radość sympatyków GKS-u Bełchatów, Mateusz Mak. Dzisiaj momentami oglądamy show świetnie, w jego wykonaniu. Świetnie. Odegrana piłka bardzo dobrze też przez Bartosiaka. Nie przez Bartosiaka, przepraszam. Nie wiem, kto to odgrywał. Teraz weryfikujemy. No, oczywiście, brat. Patrzyłem cały Michał, czas na... Michał. No i widzimy tak, tutaj. To jest samobójcza bramka, ewidentnie, bo ta piłka nie wiem, czy nawet leciałaby wsiadła bramki. Właśnie, a jakby leciała, to... Problem z wyjściem z własnej połowy. Mateusz Mak wykona stały fragment gry. Dośrodkowuje na pole karne, szansa, gol!
Paweł Baranowski, czyli ten super snajper w drużynie GKS-u Bełchatów. To jest trzecia bramka zdobyta przez tego piłkarza w tym sezonie. Kapitalna. Przy tych stałych fragmentach gry GKS Katowice to robi harakiri, bo zupełnie nie pilnuje rywali. Gdzieś tam w parterze Mateusz Kamiński został w blokach. Któryż to już raz Baranowski dochodzi do sytuacji strzeleckiej? Nie mówiąc o Wiluszu, który miał również... Baran, 25 minut gry przed nami. Teraz Grzegorz Baran wybiera tę opcję z zagraniem piłki w kierunku Michała Maka. Michał Mak! Michał Mak! Gol! Błąd Alana Czerwińskiego. On musi skoczyć z Michałem swoją technikę, ale też no, przy sporym... Widzimy tutaj, idzie taka piłka i od, no, musi skoczyć zawodnik. Musi wygrać, zwłaszcza, że Michał Mak to nie jest atleta, często mówi się... Wyprzedzić, no, nie może mu dać spokojnie przyjąć piłki. Tracił równowagę jeszcze. Mówi się często o rozbici w pył, no, rozbici w mak. Psychicznie dzisiaj zupełnie, w mak, absolutnie. Tak. Rozbici w mak są zawodnicy GKS-u Katowice. Mak usypia, więc... Trochę pan Wojciech przesadził, ale nie będziemy do tego wracać. Baran w środek pola. Dobre podanie, nie ma mowy o spalonym, to jest Prokić i gol! 5-0 na deskach GKS Katowice. A mówię, że nie będzie, ale tak naprawdę postawa całej linii, no. Widzimy, no. Tak naprawdę widziałem tylko Adriana Nabierałę, który no, skracał pole,